Witam serdecznie. Moi drodzy, kilka miesięcy temu widzieliście na Zacharow filmik o tym, jak rozbiłem swój telefon. Wtedy, jeśli oglądaliście ten film, to wiecie, rzuciłem telefonem na tylną kanapę w samochodzie. Telefon uderzył w zamek od pasa bezpieczeństwa i roztłukł się. Okej, roztłukłem mu szybkę i poprosiłem wtedy w tym filmie o pomoc. Jaki telefon, jaki model powinienem kupić jako następny? I polecaliście mi różne modele, m.in. Sony Xperia Z3 i taki telefon kupiłem. No i jest ze mną już chyba z pół roku, w związku z tym myślę, że czas zrobić podsumowanie, tym bardziej, że kilka razy widziałem w komentarzach prośby o to, abym podzielił się swoimi doświadczeniami z tym modelem, z tym telefonem po tym czasie użytkowania. Pierwsza rzecz, o której mogę powiedzieć in plus, to jest to, że jak ja korzystałem z bardzo wielu Samsungów wcześniej, to zawsze gdzieś tam w okolicach godziny 18 to było takie klasyczne przywitanie dwóch właścicieli Samsungów. Cześć, masz ładowarkę? No właśnie w okolicach mniej więcej takiego późniejszego popołudnia telefon był już rozładowany. Ten telefon jest bardzo intensywnie wykorzystywany. Telefon wytrzymuje najdłużej z tych telefonów, które kiedykolwiek miałem. Nie wiem, jaką to ma baterię, nie wiem, jak to jest rozwiązane. Ja mam tutaj tryb stamina włączony, więc to teoretycznie powinno odrobinę wydłużać. Nie widzę żadnych ograniczeń po włączeniu tego trybu. Tymczasem rzeczywiście w okolicach godziny, powiedzmy 22, kiedy podłączam ten telefon do ładowania, to widzę zwykle wartość jeszcze, powiedzmy, naładowania baterii pomiędzy 20 a 30, czasem kilkanaście. Nie pamiętam, jak wygląda w tym telefonie sygnał informujący o rozładowanej baterii. No, może przesadzam, raz czy dwa widziałem, ale naprawdę jest to niezwykle rzadki widok, więc numer jeden plus i w zasadzie długo nic, to jest właśnie bardzo mocna, odpowiednio do potrzeb tego telefonu i tego dużego ekranu bateria. Druga sprawa to uszkodzenie. Bardzo wiele komentarzy zaraz po zakupie tego telefonu było, że ten telefon prawdopodobnie zostanie niedługo rozczaskany, skoro rozczaskałem Galaxy. W związku z tym postanowiłem po pierwsze kupić do tego takie plecki ochronne, które po mniej więcej 3 miesiącach też się troszkę uszkodziły. Natomiast najważniejsze to było naklejenie dodatkowego szkła hartowanego na ekran telefonu, co tam go podgrubiło odrobinę, ale to nie jest porównanie z tymi potężnymi pleckami. W każdym razie po raz pierwszy chyba od zakupu zdjąłem te plecki i widzę, że ten telefon naprawdę nie jest taki gruby, ale plecki spełniły tak naprawdę swoje zadanie, bo telefon nie został uszkodzony, a dosłownie kilka tygodni temu uszkodziłem przedniej części to szkło hartowane, które tutaj zostało naklejone. A dosłownie kilka dni temu zauważyłem takie pęknięcie na szkle hartowanym, bo wyczułem to pod paznokciem teraz, pęknięcie z przodu. I wtedy postanowiłem, ok, być może to już jest taki stopień uszkodzeń, że już czas nagrać o tym film. Sam telefon nie jest uszkodzony, więc jeśli chodzi o Wasze uwagi, rady, to dziękuję, bo wszystko, co zostało tutaj dokupione, przydało się i telefon wciąż jest w pełni funkcjonalny. Natomiast jeśli chodzi o wady, to jest dosyć charakterystyczna cecha tego telefonu, a mianowicie brak fizycznego przycisku, który powraca do menu głównego w porównaniu do na przykład Galaxy. Pewność tego, że na telefonie zawsze jest ten jeden przycisk, jedno miejsce, gdzie jak kliknę, to uzyskam określony efekt, jest moim zdaniem bardzo ważny, więc tu jest ten przycisk wirtualny, czyli telefon jest zupełnie płaski, nie ma tu żadnych ruchomych elementów, więc po włączeniu telefonu widzimy, że ten przycisk ląduje gdzieś, prawda, moment, o, ląduje gdzieś tutaj na dole, następnie obracamy ten telefon, aha, wyłączony, właśnie. Dlaczego mam wyłączone autoobracanie? Dlatego, że w tym telefonie żyroskop działa na tyle histerycznie, że kiedy oglądamy na przykład film w ustawieniu pionowym, a następnie delikatnie przechylimy rękę w lewo czy w prawo, on momentalnie przestawia to w tryb poziomy. Brak głośno mówiącego zestawu, tu sobie zanotowałem kilka uwag, znaczy owszem, głośno mówiący zestaw jest, tylko że on po pierwsze wcale nie jest głośny, a po drugie, i to się popsuło prawie miesiąc po rozpoczęciu używania tego telefonu. Niestety, jeśli w trybie głośno mówiącym ja coś mówię, to druga strona prawie mnie nie słyszy, więc to coś zostało popsute dosyć szybko. I kiedy chcę, nawet na początku było tak, że nawet w zwykłym trybie
czasem ten telefon dawał taki czysty dźwięk, że wystarczyło z takiej odległości rozmawiać i wszystko było słychać. Teraz to trzeba naprawdę prawie włożyć do ucha, żeby coś usłyszeć. I tutaj żadne regulacje takich standardowe głośności nie pomagają. I jeszcze nagrywanie wideo. Czasem korzystam z tego telefonu, nagrywam wideo, jakieś tam zapowiedzi, na przykład testów, na szybko, prawda, selfie z komórki i wtedy widzę komentarze. No, tylko jeden kanał. No właśnie, ten telefon nagrywa, nie wiedzieć czemu, tylko mono, tylko na jeden kanał. I jeśli się przyjrzycie, a ja się przyjrzałem kiedyś, jest to niestety rozsynchronizowane. To znaczy dźwięk i obraz chodzą jakimiś tam różnymi ścieżkami i nie do końca na siebie się nakładają. No i na koniec może jeden plus, a mianowicie super aparat. Świetne zdjęcia w każdym oświetleniu, ciemno, jasno, to zawsze wszystko wychodzi i wychodzi naprawdę tak, że niektóre zdjęcia lustrzanką to musiałbym pokombinować. Tu software robi to za mnie. Także podsumowanie szybkie. Wszystko jest ok, działa szybko, nie zapycha się jakoś, poinstalowałem tu nie wiadomo ile aplikacji, wszystko działa wciąż bardzo sprawnie i świetna bateria, kilka denerwujących drogazgów, do których można się przyzwyczaić, ale jeśli będę kupował następny telefon, to już na pewno nie będzie to Z3, ale telefon, który będzie miał co najmniej takie same plusy, jakie właśnie ta Z3 miała, czyli mocna bateria, dobry aparat i może parę innych cech typu rozmiar ekranu, do którego szybko się przyzwyczaiłem, także punkt wyjścia doskonały. Jeśli ktoś jest zainteresowany tego typu telefonem, to myślę, że będzie zadowolony. Natomiast nie jest to telefon idealny i jeszcze co nieco można by było w nim poprawić. Dziękuję za zmotywowanie do zrecenzowania swojego telefonu. To jest mój debiut, więc jeśli Wam się spodobało, to naciskajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Jeszcze mało nie zapomniałem, jest tu możliwość ładowania tego telefonu nie tylko poprzez klasyczne gniazdo USB, które jest pod taką malutką klapką, która zapewnia mu odporność, przynajmniej podstawową, na wodę, ale też możliwość ładowania poprzez takie styki z magnesem, który to zakupiłem taki styk, korzystałem przez jakiś czas, ale szczerze powiedziawszy trzeba mieć dosyć dużo cierpliwości, żeby dokładnie w to trafić, bo to wymaga precyzyjnego przyłożenia do odpowiedniego miejsca. I jeśli robicie to zwykle wieczorem w sypialni, kiedy już jest ciemno i odkładacie, to jest to raczej bardzo trudne. Tu trzeba mieć światło, przyłożyć, trafić i bardzo delikatnie odłożyć na miejsce, dlatego że niestety bardzo łatwo jest znowu przy zmianie kąta, powiedzmy, odłączyć te styki. Więc pomysł genialny i jeśli ktoś co chwilę włącza i wyłącza, włącza i wyłącza, to w końcu rozwali sobie mikro USB. Z tym złączem problemu nie ma. Z drugiej strony, jeśli ktoś kupuje telefon na parę lat, to przypuszczam, że złącze USB tak szybko sobie nie rozwali, a jeśli kupuje go na 5 lat, jest ktoś, kto kupuje na 5 lat? Raczej nie.